Dzień dobry, Damian Bogański z tej strony, ale my się dawno nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo wracamy z rozrusznikiem porannym, sezon trzeci. No i zaczynamy sobie od pierwszego ćwiczenia, bardzo prostego. Jest to takie ćwiczenie oddechowe połączone z przeciąganiem. Generalnie bierzemy wdech w dole, wydech do góry, staramy się stanąć na palcach, wyciągnąć ciało jak najwyżej, jakbyśmy chcieli sięgnąć dłońmi do sufitu czy też do nieba. No i później znowu lekki skłon, wdech i z wydechem do góry. Teraz jest taka drobna zmiana w tym trzecim sezonie, że trenujemy znowu przez minutę, ale przerwa jest przez 15 sekund, bo czasem tych 10 to ciężko było zmienić pozycję, więc taka drobna zmiana. Mam nadzieję, że ten trzeci sezon przypadnie Wam do gustu. Nagraliśmy go w dwóch lokalizacjach. Teraz macie widok na piękną panoramę Krakowa z jednego z pięknych widokowych tarasów. Ale nie powiem gdzie, może ktoś, kto jest z Krakowa, się domyśla na podstawie widoków. Świetnie, minuta minęła, teraz 15 sekund przerwy. Podskakuj sobie troszeczkę do góry i zaraz zaczynamy kolejne ćwiczenie. Jeszcze 5 sekund. Kurczę, stęskniłem się. Nawet teraz komentując to myślę, że dawno nie było rozrusznika. Okej, stajemy w szerokim rozkroku i teraz wykonujemy sobie skłony boczne. Co tu jest istotne? Nogi wyprostowane, ten rozkrok nie musi być taki maksymalny, ale tak, żebyśmy się czuli komfortowo. Pośladki napięte, prawidłowa relacja żeber do miednicy, czyli brzuch aktywnie. Wykonujemy skłon, staramy się sięgnąć ręką jak najdalej, dość blisko ucha. Ręka jest wyprostowana w łokciu, no i nabieramy sobie wdechu, gdy pozycja jest wyprostowana, a gdy ręka idzie do boku, do ucha, wtedy jest wydech, wytrzymanie pozycji. Jeszcze 25 sekund takiej pracy i zaraz będzie zmiana ćwiczenia. Możesz mieć zamknięte oczy, skoncentruj się na oddechu, cały czas płynnie. Wdech, wydech, wdech, wydech i pracujemy. Jeszcze 10 sekund takiej pracy. Ostatnie 5 sekund i będzie 15 sekund przerwy. Ekstra. Drugie ćwiczenie skończone, 15 sekund przerwy. Od razu na wstępie powiem, że ważne jest, żeby te rozruszniki trafiły do jak najszerszego grona odbiorców, więc jeśli one Cię podobają, to roześlij koniecznie je swoim znajomym, a tymczasem my robimy koci grzbiet, czyli kręgosłup mocno do góry, staramy się podwinąć miednicę pod siebie, następnie idziemy sobie w dół kręgosłupem, łopatki idą do siebie. Czyli tutaj na zmianę staramy się działać i odcinek szyjny, i odcinek piersiowy, i przejście piersiowo-lędźwiowe, i odcinek lędźwiowy. Pracujemy zarówno łopatkami, jak i miednicą na zmianę, podwijając ją pod siebie, napinając brzuch i wykręcając ją do góry. Cały czas oczywiście jest oddech, najlepiej spokojnie, przez nos i tutaj wolno. Nie chodzi o to, żeby wykonać jakąś określoną ilość powtórzeń, tylko po prostu wykonujemy sobie powtórzenie za powtórzeniem, zwracając uwagę na dokładność wykonywania ruchu, a nie na ilość. 10 sekund do końca i będzie zaraz kolejne ćwiczenie, więc jeszcze chwileczkę skoncentruj się i do końca pracy. Bomba, 15 sekund przerwy, w sam raz na zmianę pozycji. Mam nadzieję, że już energia napływa, że już łatwiej jest się troszeczkę obudzić. Oczywiście jeśli ten rozrusznik wykonujesz rano, bo nada się on też jako przerywnik w pracy na przykład. A my teraz przechodzimy do wzmacniania mięśni pośladkowych, które są mięśniami posturalnymi, więc bardzo istotnymi dla naszej postawy, postury. No, zaczynamy oczywiście od prostego ćwiczenia. Będą to wypchnięcia bioder z pozycji leżącej. Tutaj całe stopy mocno muszą być wciśnięte w podłoże. Wypychamy biodra jak najwyżej. I teraz ważne jest to, żebyśmy wypychali biodro, a nie brzuch, a nie żebra i tak dalej, tylko biodra. Brzuch oczywiście mamy napięty. Najlepiej utrzymywać prawidłową relację żeber do miednicy, czyli właśnie brzuch nie może być wypchnięty. I napinamy ten pośladek najmocniej jak się da, akcentując i aktywizując. Oczywiście skoncentruj się tutaj na tym właśnie, co się dzieje w tych pośladkach. Głowa jeszcze nie odpływa do pracy, nie odpływa do obowiązków, tylko skoncentruj się na napinaniu pośladka, bo właśnie my też chcemy dokonać tego, żeby Twój mózg
wytwarzał stale nowe połączenia ze swoimi mięśniami po to, żeby mieć lepszą kontrolę nad swoim ciałem. Okej, mamy 15 sekund przerwy i zaraz jeszcze jedno ćwiczenie i to będzie tyle jako taka rozbiegówka w tym kolejnym sezonie rozrusznika porannego. Jeszcze 3 sekundy, 2, zostajemy sobie w pozycji, teraz jest leżenie bokiem, jedna noga jest ugięta, jedna ręka pod głową, wykonujemy rotację. I teraz spokojna rotacja, gdy ręka jest z przodu, nabieramy powietrza, bierzemy wdech, gdy ręka idzie do tyłu, wykonujemy wydech spokojnie i tak na zmianę wdech, wydech, ja zaraz powiem jak minie 30 sekund, wtedy będzie zmiana pozycji. Ale jeśli chcesz, jeśli masz kilka minut więcej dzisiaj, to zrób dwie serie i wtedy możesz dłużej poćwiczyć jedną stronę. Dobra, 30 sekund minęło, zmiana strony, tak szybciutko, szybciutko i jedziemy z drugą stroną. Staraj się utrzymać kolano cały czas w miarę blisko ziemi. No i spokojnie, na tyle, ile ci ciało pozwala, wykonujesz rotację. Nie szarp, nie rób gwałtownych ruchów, nie za mocno. Mamy na razie, chcemy się tylko rozgrzać. To jest rozruch, a nie jakaś taka bardzo mocna, mobilizująca praca. Jeszcze 7 sekund i to będzie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc jeszcze wykonaj ze 2 powtórzenia. Ekstra, pięknie zrobione. Gratuluję ukończenia rozrusznika porannego i pamiętaj, że widzimy się jutro w kolejnym. Zapraszam, a dziś się żegnam. Do zobaczenia. Cześć.